Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce, czyli w krótkich, konkretnych recenzjach, których staram się zamknąć tak w około 10, no kilkanaście minut, będzie o książce naszej noblistki, naszej wielkiej noblistki, Olgi Tokarczuk, Pan Wyrazisty, książka z ilustracjami, co ważne w tym wypadku, Joanny Koncecho. Dobrze mówiłem chyba, Joanna Koncecho i Olga Tokarczuk, Pan Wyrazisty. Cóż to takiego, moi drodzy, jest? No właśnie, ja użyję takiego określenia jak książka graficzna. Nie jest to z pewnością powieść graficzna, bo po pierwsze, no ani sam gatunek nie wskazuje na powieść. Po drugie, powieść graficzna to był termin dość sztuczny, wymyślony w latach 50. na określenie pewnego rodzaju komiksów, które nie były komiksami superbohaterskimi. Natomiast książka graficzna, myślę, że tak, z takim terminem tutaj możemy się zgodzić. No i właśnie, no mamy dwie warstwy. Mamy warstwę obrazkową, która zdecydowanie góruje tutaj nad tekstem, i warstwę tekstową. Zacznę od tekstu. To jest swego rodzaju przypowieść, baśń, to może złe słowo. Nie, to zdecydowanie złe słowo. Przypowieść, jakaś opowieść, taka parabola, której bohaterem jest właśnie nasz tytułowy pan wyrazisty. No i słuchajcie, ja oczyma wyobraźni widzę pana doktora Maja, który tutaj po prostu mentalnie eksploduje na tej książce, że no wreszcie Olga Tokarczuk udowodniła, że ona nie rozumie tej nowej rzeczywistości, że ona jej nie pojmuje, nie dociera do niej, że świat się zmienia. Tak samo on, jak i pewien znany podcaster, który tutaj się wyzłośliwiał na tych starych ludzi, starych pisarzy, którzy nie rozumieją nowej rzeczywistości, jak ten z Simpsonów, co krzyczał na chmurę, tak oni też nie rozumieją, że to idzie nowe. No i wszystko na to wskazuje, że Olga Tokarczuk mówi, albo nienawidzi Instagrama przecież Olga Tokarczuk, no a ta książka jest o nienawiści Instagrama. I powiem szczerze, o ile mi jest znacznie bliżej do Olgi Tokarczuk w spojrzeniu na rzeczywistość, o tyle muszę przyznać, że tutaj trochę nam się Olga Tokarczuk chyba sama wystawia na krytykę z przyczyn kilku. Po pierwsze, no taki dość krótki tekst, taka przypowieść. Z tym trzeba uważać, żeby trochę nie spłaszczyć tematu, prawda? Bo przypowieść, jeśli dotyczy pewnych spraw uniwersalnych, to faktycznie ma tutaj jakąś siłę rażenia, prawda? Jeżeli jednak bardzo mocno zakorzenimy ją w naszej rzeczywistości, a to jest tutaj istotne, to jednak ona traci pewien wyraz, bo słuchajcie, łatwo powiedzieć, że no my dzisiaj żyjemy tutaj w kulturze selfie, jak to się mówi, tak? Że wszyscy cykamy sobie fotki, wszyscy tutaj fałszujemy rzeczywistość, z tym się akurat do końca nie zgodzę. Tylko co potem, tylko co z tego, tylko gdzie te pytania, które się pojawiają dookoła tego tematu, bo można się wyżywać trochę, tak jak Olga Tokarczuk na tym panu wyrazistym, na tym narcyzie, na tym człowieku zapatrzonym w siebie, który kreuje siebie, tak? Kreuje siebie jako człowieka, no nie wiem, który, tak wprost jest napisane w tej książce, jako człowieka, który zna świat doskonale, no bo on podróżował, widział, tak? O, tu sobie cyknął focie, wrzucił to do internetu. A w rzeczywistości, no ma poważny problem, bo niczym się nie wyróżnia. Tylko pierwsza kwestia jest taka, że czy to, że on się niczym nie wyróżnia, to jest coś złego? No nie, w sumie Olga Tokarczuk nawet też tego nie sugeruje. Ona zwraca uwagę na ten pęd za tym, żeby się wyróżnić, żeby się być jakimś, żeby to pokazać, tak? Innym, pokazać innym. I rzeczywiście ona ma tutaj rację. Problem polega jednak na tym, że mam wrażenie, że ona w tym, co pisze, trafia w ofiarę, a nie w sprawcę. Bo pytanie brzmi, dlaczego my się tak zachowujemy? To jest bardzo łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, że a to jest nasze wewnętrzne pragnienie, tak? Być lepszym od innych.
Ale czy nie jest tak, że ktoś nam je zaszczepia, ktoś nam je podkręca, tak? Ktoś nas je zmusza, no może nie zmusza, ale popycha nas trochę do tego. Masz, człowieku, korzystaj, używaj, tak? Jak najbardziej, to jest dla ciebie, proszę bardzo. I pokazuj, jaki jesteś wspaniały. No i wiecie, ta książka kosztuje 60 zł. Ja tu nie chcę niczego sugerować. A tak już na serio, to 60 zł za taką małą przypowieść, to nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo. Chociaż zostaje warstwa ilustracyjna. I tutaj z Joanną Koncecho jakoś bardziej mi jest po drodze z Olgą Tokarczuk, niż z Olgą Tokarczuk. Bo te ilustracje, o ile na początku raziły mnie trochę takim chaosem, do końca nie rozumiem, skąd są te czarne kropki takie, które się pojawiają. Czy co one mają tutaj oznaczać, czym one są i co to takiego jest? Nie wiem, prawdę mówiąc, czy to jest... Nie mam pojęcia. W ogóle jeszcze zwrócę uwagę na to, że część tych ilustracji się otwiera. To jest ta książka. Pokażę wam zresztą fragmenty tej książki. Natomiast na początku, zanim zaczyna się w ogóle tekst, mamy szereg rodzinnych fotografii w formie ilustracji. Dopiero potem zaczynają się ilustracje ułożone tak jakby dwutorowo. Z jednej strony te piękne selfie kolorowe, tak? Z drugiej strony nasz bohater, prawdopodobnie on, no w czerni i bieli. Jakby same te ilustracje, które do tekstu się bezpośrednio odnoszą, to mniejsza o nie, ale zestawienie ich z tymi starymi fotografiami rodzinnymi było dla mnie znacznie ciekawsze, bo to pokazuje, jaka zmiana zaszła w stosunku, znaczy w ogóle w rozumieniu fotografii, że dawniej fotografia dokumentowała pewne rzeczy, dokumentowała życie człowieka. Teraz kreuje rzeczywistość. I ja bym był bardzo ostrożny z twierdzeniem, że ona kreuje fałszywą rzeczywistość. Bo to nie jest prawda. Kreowanie, tworzenie jakby nowego wizy... Dlaczego on ma być fałszywy? Przecież internet istnieje. Upieranie się przy tym, że tylko to, co namacalne jest, a to, co my tworzymy, jest fałszem, jest no nie chcę powiedzieć, że strasznie boomerskie, ale jest nielogiczne. Dlatego, że musielibyśmy uznać, że, nie wiem, sztuka w ogóle jest fałszem, jest fałszowaniem rzeczywistości. I okej, na pewnej płaszczyźnie my się z tym zgodzimy na pewno, że to jest kreacja nowej rzeczywistości, tej nienamacalnej, tak? Ale to nie jest fałsz. Problem pojawia się w zupełnie innym momencie. Problem pojawia się w momencie takim, w którym to, co my tworzymy, ma zastępować coś, czego nam bardzo brakuje w naszym życiu. Tylko z czego się to wszystko bierze? I na to pytanie niestety u Olgi Tokarczuk odpowiedzi nie znajdziemy. I to jest moim zdaniem największy mankament tej książki, bo słuchajcie, tutaj jest może strona tekstu, no to jest, mówię, krótka przypowieść, tak, którą przeczytacie i pewnie się z nią zgodzicie, ale chyba nie ostrze nie jest skierowane w tę stronę, w którą skierowane być powinno. Takie jest moje zdanie. Z drugiej strony też mam wrażenie, że no, dając taką książkę swoim czytelnikom, o których Olga Tokarczuk mówi, że no, to są ludzie z podobną wrażliwością jak ona, i każąc im płacić 60 zł, mam dziwne takie obawy, że to trafi w taką grupę odbiorców, która powie później, no, Grażynko, tak, straszny ten nasz świat, no właśnie, tak jak pani noblistka powiedziała, tak, Haniu, masz 100% racji, straszna sprawa, straszna, jak to się dzieje z tym światem dzisiaj, jak to wszystko pędzi, no, a zobacz, Grażynko, jakie tutaj sobie selfie strzeliłam, o, to tak jak w książce noblistki, prawda? No prawda, no popatrz, jakie to trafne.
i tak dalej. Mam wrażenie, że to nikogo już nie przekona. My te myśli, nie potrzebujemy książki za 60 zł, żeby dojść do tego, że żyjemy w kulturze selfie i że to nie jest do końca dobre, tak? Gdyby to było opowiadanko w jakimś zbiorze opowiadań Olgi Tokarczuk, to może bym na nie inaczej patrzył, ale z tym mam trochę problem. Chyba że potraktujemy tę książkę jako album z ilustracjami Joanny Concejo. No to wtedy, jeżeli ktoś jest jej zwolennikiem, to ja bym, znaczy jej miłośnikiem, jej twórczości, to tak, to ja bym polecał mu, zdecydowanie. Bo to fajna rzecz do jakiejś tutaj kolekcji. Więc tyle ode mnie. Jako książka Olgi Tokarczuk niekoniecznie, jako zbiór grafik Joanny Concejo, tak, jak najbardziej. No dobrze, a ponieważ zbliżają się święta wielkanocne, to moi drodzy, najpierw chciałem wam życzyć w te święta wszystkiego najlepszego i jakiegoś takiego owocnego. Zdaję sobie sprawę, że to dla każdego będzie znaczyło coś zupełnie innego, ale to bez znaczenia. Po prostu owocnego przeżycia tego czasu Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast my się zobaczymy już po świętach, bo ja nie znalazłem żadnego tematu na świąteczny film, więc stwierdziłem, że sobie po prostu odpocznę. Nie wiem, czy nagram coś na przyszły czwartek. Pomyślę, bo może jakąś krótką piłkę rzeczywiście uda się nagrać. A jeśli nie, no to byśmy się dopiero wtedy w niedzielę na jakiejś, mam nadzieję, może recenzji już dłuższej zobaczyli. No, pożyjemy. Zobaczymy. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.